Cześć, mam na imię Olek. Jestem jednym z liderów kościoła Echo w Gdańsku. I jest mi niezwykle miło, że mogę podzielić się z Wami inspiracją, tym, co gdzieś Bóg kładzie od dłuższego czasu w moje serce. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę się z Wami tym podzielić. Siejemy, pomnażamy, jednoczymy. Fundacja Służąc Życiu. Myślę, że każdy z nas. Marzy o zdrowym i silnym kościele. Każdy z nas marzy o kościele, do którego może pójść, zainspirować się, dowiedzieć się czegoś, może zaprosić swoich znajomych i być pewien, że to będzie coś życiodajnego, że to będzie miejsce, do którego chętnie pójdzie. Ale wiemy, że żyjemy obecnie w czasach, jesteśmy w momencie, w którym nie do końca tak jest, w którym różne okoliczności, które Różne jakieś wyzwania, może coś, co nas urazi, coś, co nas zrani, coś, co wydarzy się, że nie do końca zgadza się z naszymi wartościami, może ktoś coś zrobi, co sprawi, że nie do końca chcemy się z tym miejscem utożsamić. I myślę, że jesteśmy trochę w takim momencie w naszym kraju, w naszym środowisku w obecnych czasach. I kościół właśnie wtedy kojarzy się mocno z budynkiem, z miejscem, z instytucją. Ale czy zawsze. Tak było. To jest dobre pytanie i myślę, że fajnie by było dzisiaj troszeczkę się nim zająć. Yy, I myślę, że dobrze jest spojrzeć na kogoś, kto jest naszą największą inspiracją. Jest to oczywiście Pan Jezus. Czy Pan Jezus chodził do kościoła? To jest dobre pytanie. Czy Pan Jezus uczęszczał do kościoła? On był w końcu nauczycielem, On przecież nauczał, chodził do synagogi, miał swoich uczniów, więc w jakimś sensie na pewno do jakiegoś kościoła chodził. Ale czy to był taki kościół, jaki znamy dzisiaj? Myślę, że, że było trochę inaczej, ale na pewno Pan Jezus był człowiekiem otoczonym ludźmi. Miał swoich uczniów, tych, którzy byli bliżej niego, tych, którzy byli trochę dalej. Był cały czas bardzo często wśród ludzi. Mówił do nich, uczył ich i w jakiś sposób to był właśnie kościół. To byli ludzie, którzy byli razem, którzy słuchali nauczyciela, ale też spędzali ze sobą czas. A jak pójdziemy trochę dalej, przeczytamy fragment z Pisma Świętego z dziejów apostolskich, kiedy już Pan Jezus wrócił do Ojca, czytamy taki werset i to jest są dzieje apostolskie, drugi rozdział 42 werset. Trwali oni w nauce apostołów we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Czyli byli razem, modlili się o siebie. Razem jedli, trwali także w nauce, ale byli we wspólnocie. I to słowo wspólnota dosłownie znaczy bycie razem, to jest słowo koinonia, i dosłownie znaczy zrzucanie się na coś razem. I nie chodzi tutaj tylko o zrzutkę finansową, nie chodzi tutaj tylko o to, że zrzucali się razem na coś, jeśli chodzi o pieniądze, ale razem nieśli odpowiedzialność, razem nieśli zaangażowanie, razem nieśli wartości. Tej wspólnoty byli razem we wspólnocie. I dzisiaj możemy się zastanowić, czy tak właśnie jest. Czy jest to moment dla kościoła, gdzie ludzie w tym kościele niosą razem tą odpowiedzialność? I co jeśli moglibyśmy dzisiaj pomyśleć o tym, że nadszedł czas nie chodzić do kościoła, ale być kościołem? Nie chodzić do kościoła, ale być wspólnotą kościoła? To mocno zmienia obraz tego, jak powinniśmy postrzegać Kościół. Że nie patrzymy tylko na to, kto co robi, ale to, co ja robię, to, co ja mogę zrobić, to, co ja mogę wnieść do, do wspólnoty. I to jest, myślę, niesamowite i dzisiaj chciałbym nas wszystkich zachęcić i rzucić takie zdanie, że nadszedł czas, by być Kościołem, a nie tylko chodzić do Kościoła. I co jeśli odpowiemy na to wyzwanie, co jeśli weźmiemy tą odpowiedzialność, co jeśli przestaniemy być tylko słuchaczami i obserwatorami, ale zaczniemy być wspólnotą, zaczniemy być kościołem, to chciałbym Was zachęcić do tego, aby otworzyć Pismo Święte na Psalmie 92. I tam jest od 13 wersetu taki tekst. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma. Rozroście się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu Pana kwicą na dziedzińcach naszego Boga. Jeszcze w starości przynoszą owoc. Są pełni wigoru i świeżości. I kiedy czytamy ten werset zasadzeni w domu Pana, myślę, że psalmista nie miał tylko na myśli ci, którzy chodzą do kościoła, ale głęboko wierzę, że narzędziem w rękach Boga, aby ten świat, Usłyszał Ewangelię, usłyszał dobrą nowinę o Zbawicielu, o Pan, Panu Jezusie Chrystusie. Tym narzędziem, żeby zanieść tą wiadomość, jest właśnie Kościół. Jesteśmy my. Budynek nigdzie się nie wybierze, nigdzie nie pójdzie, nie, nie przyniesie Ewangelii, nie przyniesie dobrej nowiny, tylko ludzie Kościoła mogą tego dokonać. I kiedy czytamy, właśnie zasadzeni w domu Pana, i wcześniej mamy wyróżnioną palmę, mamy wyróżniony cedr. Cedr to było drzewo, to jest drzewo z wielkim, grubym pniem, które ma głębokie korzenie. On był rozłożysty, on był silnym drzewem. Tak samo palma. Palma jest drzewem, które było kojarzone ze zwycięstwem, było często na dziedzińcach królewskich. Więc jesteśmy porównani trochę do drzewa jesteśmy porównani do rośliny, która zapuszcza korzenie. I to jest, myślę, kluczowe w kwestii zasadzenia w domu Pana. Jeśli drzewo, które ma silne korzenie, zapuszcza je głęboko, jest ono silnym drzewem. Przetrwa sztorm, przetrwa burzę, przetrwa silny wiatr, który będzie próbował ją po prostu przewalić. Ale jeśli są to korzenie płytkie, korzenie słabe, wiadomo, że większy wiatr po prostu przewróci to drzewo. I tak możemy, takimi możemy być my, jeśli chodzi o kościół. Zasadzeni, wpuszczający korzenie głęboko. Nie tylko płytko, nie tylko ci, którzy się pojawiają i słuchają, ale ci, którzy są zasadzeni, są, są bardzo głęboko związani ze wspólnotą. I co jest niesamowite w drzewach, to to, że jeśli jest jedno samo drzewo i ma silne korzenie, jest silne, ale jeśli ma drzewa, które są obok niego, i również one wpuszczają silne, zdrowe korzenie, to te korzenie ze sobą się przeplatają i są jeszcze silniejsze. I myślę, że to jest przepiękny. Obraz wspólnoty. Silne, zdrowe, zaplątane korzenie równa się silna wspólnota, silny kościół. I myślę, że każdy z nas tego pragnie. Myślę, że każdy z nas pragnie takiego kościoła, który jest razem. I myślę, że nadszedł czas na to, aby mieć silne, zapuszczone, głęboko korzenie. I kiedy drzewo jest samo, lub jakaś roślina jest sama, często wokół niego rosną inne rośliny, inne chwasty. I często jest ciężko takiej roślinie zapuścić głębokie korzenie, ponieważ jest wypierana przez inne. I to jest piękna ilustracja do tego, żeby nie być samemu, żeby nie być samotnym, że chrześcijaństwo w pojedynkę to nie jest do końca ta droga. I sam Pan Bóg uczy nas dzisiaj, że wspólnota nie jest dla Niego obca, że wspólnota leży w Jego naturze. W końcu Bóg Ojciec, Syn Jezus i Duch Święty. Sam Bóg w sobie nie jest samotny. I działa na różnych płaszczyznach. I to jest niesamowite i to jest dla nas dzisiaj wielką zachętą do tego, aby szukać silnych korzeni, aby być zasadzonym w domu Pana. Bo wtedy Kościół wydaje owoce, wtedy Kościół jest autentyczny, wtedy Kościół nie jest tylko kojarzony z instytucją czy z budynkiem, ale jest kojarzony z ludźmi, którzy kochają Boga i są blisko Niego. I to jest autentyczne wtedy, kiedy mówimy o tym innym ludziom, którzy szukają Pana Boga ale patrzą na wspólnotę, która jest silna, która jest razem i to sprawia, że inni chcą również zapocząć te korzenie. Dziękuję wam bardzo. Cieszę się, że mogłem podzielić się tą inspiracją i miejcie się świetnie. Cześć, nazywam się Olek, jestem jednym z liderów Kościoła Echo w Gdańsku i chciałbym was bardzo, bardzo zaprosić na festiwal Welcome to Paradise. On odbędzie się we Francji 31 lipca, potrwa do 5 sierpnia i to będzie wyjątkowy czas. Czas przybliżenia się do Boga, uwielbienia, inspiracji, słuchania wyjątkowych ludzi, a także spędzania czasu z Wami i z Waszymi przyjaciółmi. To będzie coś wyjątkowego, będzie pięknie, będzie natura, będzie dobry tydzień. Dlatego zapraszam i do zobaczenia we Francji.